Kajtuś był z przyjaciółmi w parku. Bardzo się cieszył, bo tego dnia miał z nimi rozegrać mecz piłki nożnej. Nowe przygody Kajtusia. No i co powiecie? Wszyscy gotowi na pierwszą rozgrywkę? Wszyscy gotowi! A ty będziesz w naszej drużynie? Nie, ja będę waszym sędzią. Dopilnuję, żebyście grali zgodnie z regułami i dobrze się bawili. Zobaczycie, że strzelę 100 goli. Niewykluczone, Leo. Ale nie zapominaj o tym, że wszyscy gramy w jednej drużynie. A zanim rozpoczniemy grę, musimy się rozgrzać. Kajtuś był zaskoczony. Rozgrzać? Nawet nie jest zimno. Chodzi mi o inny rodzaj rozgrzewki. Taki, w którym rozgrzewa się mięśnie. Patrzcie i róbcie to, co ja. Najpierw głęboki skłon. A potem ręce wysoko do nieba. Teraz robimy obrót w prawo i szybko obrót w lewo. I na sam koniec zataczamy koła biodrami. O tak! Świetnie, Rosie. Rób to, co my. Kajtuś uznał, że rozgrzewka to dobra zabawa. No, wystarczy. Teraz spokojnie możemy zacząć grę. Chodźcie. Powodzenia, synku. Uwaga, czy wszyscy gotowi? 3, 2, 1. Kajtuś prowadził piłkę przez boisko. Koniecznie chciał zdobyć gola. No dalej, Kajtusiu, podaj do mnie. Mnie nikt nie kryje. Kajtuś słyszał okrzyki Leo i Sary, ale wolał sobie radzić sam. Kajtuś był bardzo nieszczęśliwy. To przecież on miał trafić do bramki. Wstawaj, Kajtusiu. Koledzy na ciebie liczą. To nie w porządku i tyle. Ja miałem zdobyć gola. Piłka nożna to gra drużynowa. Ty, Sara, Leo i Klementyna macie ze sobą współpracować, a gole zdobywa się razem. Chodź, coś ci pokażę. Patrz uważnie. Spróbuję przejąć piłkę. No nie, teraz mają Leo. Widzisz? Trzeba grać razem, w drużynie. Wtedy wszystko jest prostsze. Kajtuś zrozumiał, że musi współpracować z innymi. Dobra, dziadku. Chyba możemy wracać do gry. Świetnie. Kajtuś znowu prowadził piłkę blisko przy nodze. Podaj do mnie! Albo tutaj! Kajtuś tym razem posłuchał i podał piłkę do Leo. Tak! Hurra! Dobra robota! Słuchaj, to był gol pierwsza klasa! Dzięki, Kajtusiu! To nasza wspólna zasługa! Kajtuś biegł za piłką, ale nie mógł jej przejąć. Zawodnicy drugiej drużyny wciąż ją sobie przekazywali. No nie! Fantastyczna obrona! Dzięki! Klementyna kopnęła piłkę wysoko do góry, a Kajtuś i Leo pobiegli za nią co sił w nogach. Uwaga, podaję! To była jego szansa. Kajtuś wycelował i kopnął piłkę prosto do bramki. Udało się! Wygrywamy 2-1! Dobra robota! Zdobyłeś naprawdę świetnego gola, Kajtusiu. Tak, ale nie zdobyłem go sam. To zasługa całej drużyny. No to jak? Zagracie jeszcze raz? Tak! Dziadek rozejrzał się za piłką, ale nigdzie jej nie było. Zaraz, czy ktoś widział naszą piłkę? Ha, 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 ha.
Kajtuś był szczęśliwy, że zdobył gola, ale jeszcze bardziej cieszył się z tego, że gra w drużynie ze swoimi przyjaciółmi.